Na jednej z sesji, w której grałem, moja postać nie przetrwała. A mimo tego wyszedłem z niej uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony. Chcecie dowiedzieć się dlaczego? Dzisiaj wam opowiem o kontrakcie społecznym, jaki zawieracie, kiedy podejmiecie się gry w RPG z grupą przyjaciół oraz tym, jakie są obowiązki oraz oczekiwania od wszystkich uczestników tej gry, bez znaczenia na system, w jaki gracie. I nie jest to sesja zero. Ten kontrakt działa, nawet jeśli nie mieliście sesji zero. W sesji zero zazwyczaj mówimy o dodatkowych elementach kontraktu społecznego, których nie obejmuję tym materiałem. Cześć, jestem Marcin, jestem mistrzem gry od 30 lat, a oto moje doświadczenia. Nie wiem, jak długo jeszcze będzie taka fajna pogoda, więc zdecydowałem, że zabiorę was dzisiaj na zewnątrz. Kontrakt społeczny często jest niepisany, a implikuje bardzo wiele rzeczy. Jak się go zawiera? Chcecie za tydzień zagrać w Cyberpunka? No ja chętnie, pewnie. Okay. Ależ, emocje. To już? Tak, właśnie zawarliście kontrakt społeczny dotyczący waszej gry i teraz wszyscy uczestnicy gry będą mieli zarówno pewne obowiązki, jak i oczekiwania z tym związane. Pomimo, że większość z was nigdy nie zastanawiała się, czym jest ten kontrakt, to zazwyczaj boleśnie zdajemy sobie z tego sprawę, kiedy jedna ze stron łamie ten niepisany kontrakt, bo właśnie nietrzymanie się tego kontraktu powoduje większość problemów w grupach. Swoją drogą możecie wysłać ten film do przyjaciół z waszej drużyny. Myślę, że będzie to z benefitem dla was wszystkich. Mam dla was zadanie. W trakcie materiału, kiedy opowiadam punkty kontraktu, pomyślcie sobie, jak byście się czuli, kiedy wasi koledzy i koleżanki nie trzymaliby się tego punktu. Tutaj dodam, że takie formy kontraktów niepisanych są czymś typowym w społeczeństwie. W czasie studiów podczas wykładów sprawa mój wykładowca podał nam przykład z codzienności zawierania kontraktu bez użycia słów. Bierzemy w sklepie gazetę, kładziemy za nią odliczoną kwotę, a pani kasjerka wydaje nam paragon. Wszystko odbyło się bez słowa, a właśnie zawarliśmy kontrakt. Wróćmy do naszej wymiany zdań między graczami. Tak, między graczami, bo mistrz gry również jest graczem, który ma po prostu trochę inne zadania. Rola mistrza gry i graczy w kontrakcie w typowym pojęciu gier fabularnych, mistrz gry jest niezbędny, aby gra się odbyła. Jest to jego obowiązek, obecność na każdej grze. Gracze mogą sobie pozwolić na nieobecność, bo wiadomo, różne sytuacje zdarzają się w życiu. Niestety, bez mistrza gry gra się nie odbędzie. Rola graczy w tym kontrakcie społecznym zawartym przez waszą grupę to znacznie więcej niż tylko pojawić się na sesji. Takie myślenie ociera się o zachowanie bardzo samolubne. W związku z tym, że mistrz gry jest również graczem, wszystkie te punkty dotyczą was wszystkich. Punkt pierwszy kontraktu. Nastaw się pozytywnie do gry. Bardzo ważnym zadaniem mistrza gry przed każdą sesją jest nastawić się na dobrą zabawę. W końcu idziesz spędzać czas z przyjaciółmi, oddając się swojemu hobby. Przypomnij sobie, że cokolwiek się będzie działo, chcesz się dobrze bawić. Żeby ta gra nie była dla ciebie ciężarem, tylko przyjemnością. Dzięki temu nastawisz się pozytywnie i nie będziesz stawiał sobie poprzeczek, poniżej których zabawa nie jest na wystarczającym poziomie. Wasza sesja będzie fajna. Z takim nastawieniem idź na każdą sesję. To obowiązek, który zawiera twoja część kontraktu społecznego. Dla przykładu, kiedy idziesz do kina i nie masz zbyt wielu wymagań w stosunku do filmu, jaki będziesz oglądać, to prawdopodobnie będziesz się bawić dobrze, nawet jeśli film nie był jakiś genialny. Natomiast jeśli idziesz na kolejną część swojej ulubionej serii i nastawiasz się, że poziom będzie wyższy niż dotąd, a film okaże się nie sprostać twoim oczekiwaniom, to raczej będziesz zawiedziony. Jest to również pierwsze i najważniejsze zadanie każdego gracza. Pozytywne nastawienie się na sesję. Idziesz na sesję RPG, możliwe, że to twoje ulubione hobby. Tak samo jak mistrz gry, musisz nastawić się pozytywnie, że cokolwiek się wydarzy, będziesz dobrze się bawić. Tutaj przypomina mi się moja sesja jako gracza, na której wszystko wskazywało na to, że moja postać zginie. Gdyż w poprzedniej grze wdaliśmy się w konflikt ponad nasze siły. Zamiast negatywnie się nastawiać, pomyślałem sobie, może i moja postać polegnie, ale przynajmniej będzie epicko i ja będę się dobrze bawił. Nawet przygotowałem sobie ostatnie słowa, które moja postać wypowie, kiedy już nadejdzie jej koniec. Punkt drugi kontraktu. Wszyscy powinni bawić się dobrze. Kolejny obowiązek mistrza gry to dołożenie starań, aby twoi gracze również dobrze się bawili. W ten sposób wszyscy będziecie mieć udaną sesję. Postaraj się, aby bohaterowie graczy byli gwiazdami sesji. Ja zawsze mówię pół żartem, pół serio, że sam jestem największym fanem postaci moich graczy. Skoro każdy z graczy przychodzi na sesję z założeniem, że będzie się dobrze bawił, powinien postarać się o to, aby pozostali również się dobrze bawili. Dlaczego? Jeśli nie wszyscy dobrze się bawią, może to prowadzić do ich rezygnacji z gry. Jeśli są to gracze, to nie będziesz miał z kim grać. Jeśli mistrz gry, to nie będzie miał kto poprowadzić. A jeśli to ty, to jest ryzyko, że będziesz musiał opuścić grupę, więc sami widzicie, że we wszystkich interesie jest, aby każdy gracz dobrze się bawił. Punkt trzeci kontraktu to bezpieczeństwo w czasie gry.
czasie gry łatwo się zapomnieć i możemy zagalopować w żartach czy różnych intensywnych scenach. Jeśli dostrzegacie, że ktoś czuje się niekomfortowo w danej scenie, pomimo że może wstydzi się użyć czerwonej kartki, żeby tą scenę przerwać, zróbcie to za niego. Bez znaczenia, czy wasza rola w grze jest bycie mistrzem gry czy graczem. Wszyscy musimy dbać o dobre samopoczucie swoich przyjaciół przy stole. Każdy z nas ma różne limity tego, w czym czuje się komfortowo. Punkt czwarty kontraktu. Okazuj szacunek dla swoich współgraczy. Na tym opiera się dobra wspólna zabawa. W zasadzie te pierwsze punkty wszystkie są moim zdaniem tak ważne, że wahałem się od którego zacząć. Ale szanujcie siebie i swoich przyjaciół i nie róbcie rzeczy, których nie chcielibyście, aby wobec was robiono. Wiele punktów z tej listy opiera się właśnie o szacunek, ale to, o czym nie wspominam, jest zawarte w większości w tym ogólnym punkcie. Punkt piąty kontraktu to przygotuj się do kolejnej gry. Jako narrator, mistrz gry musi przygotować przygodę. Czy będzie używał gotowego scenariusza, czy własnego, nie ma większego znaczenia. W obu przypadkach to on musi wykonać tę część zadania, zanim zacznie prowadzić grę. Jest to zazwyczaj dużo więcej pracy, niż mają gracze. Jednak decydując się na rolę mistrza gry, zobowiązałeś się jej podjąć. Tak jak mistrz gry przygotowuje się do sesji, tak samo, tylko w mniejszym zakresie, powinien zrobić to każdy gracz. Zabierz swoje kości, przybory do pisania. Przejrzyj swoje notatki, przypomnij sobie, co się działo. Jakie masz cele w sesji? Czy twoja postać chce coś kupić? Czy doszły ci jakieś nowe zdolności, o których musisz przeczytać? A może musisz wybrać nowe czary? Start sesji nie jest odpowiednim momentem, żeby podnieść poziom, czy zacząć wybierać nowego fita. Nawet jeśli zajmie ci to tylko 15 minut sesji, to właśnie zabrałeś 15 minut gry wszystkim przy stole, bo nie przygotowałeś się odpowiednio. Jest to bardziej nietaktowne niż spóźnienie się, bo robisz to z premedytacją. Punkt szósty kontraktu. Naucz się zasad. Znajomość zasad to kolejny punkt nałożony na mistrza gry przez ten kontrakt społeczny. Jako osoba prowadząca grę i rozsądzająca ewentualne wątpliwości, powinien znać zasady systemu przynajmniej tak dobrze lub lepiej niż reszta grupy. Jedną z częstszych przerw technicznych w grach jest właśnie sprawdzanie, jak działają zasady, a tego chcemy unikać. Jako gracz nie musisz znać wszystkich zasad tak dokładnie jak mistrz gry, ale wypada, żebyś znał wszystkie zasady podstawowe oraz zasady dotyczące twojej postaci. Podobnie jak w przypadku mistrza gry, jeśli będziesz w czasie sesji doczytywać, jak działają twoje zdolności, to cała reszta grupy będzie przez to wybijana z rytmu imersji. Zgadza się. Podobnie jak zadaniem mistrza gry jest przyswojenie zasad systemu, zadaniem gracza jest przeczytanie tej części zasad, która dotyczy jego postaci. Jeśli zasady są skomplikowane, sprawdź w internecie, jak działają. Zrób sobie notatki czy ściągi. Pozostali gracze na pewno to docenią. Punkt siódmy kontraktu. Zaplanowanie gry. W naszej grupie planujemy sesję ze sporym wyprzedzeniem i to zazwyczaj w te same dni tygodnia, więc wszyscy starają się mieć wtedy czas. Jednak czasami zdarza się przesuwanie terminów z różnych powodów i wtedy to zazwyczaj mistrz gry tego pilnuje. W waszych grupach może to wyglądać inaczej, ale z mojego doświadczenia jest to zazwyczaj w rękach mistrza gry i ten punkt niepilnowany potrafi rozłożyć na łopatki każdą kampanię. Tutaj dodam, że warto z graczami założyć, jaka jest minimalna ilość graczy, aby ta gra mogła się odbyć. Czy możecie grać w trójkę, czy w czwórkę, czy może tylko w komplecie. Im luźniejsza będzie ta zasada, tym łatwiejsze będzie zaplanowanie gier. Punkt ósmy kontraktu, konflikty i komunikacja. Mistrz gry zazwyczaj rozsądza konflikty, czy to wynikające z zasad, czy innych powodów. Może nie jest to najfajniejsza rola, bo nie wszyscy będą zawsze szczęśliwi z jego wyborów, ale bierzesz to na siebie, zostaniesz mistrzem gry. I tego oczekują od ciebie pozostali gracze. Komunikacja jest kluczem w rozwiązywaniu problemów w każdej społeczności. Jeśli widzicie jakiś problem, porozmawiajcie o tym. Jesteście małą grupą. Nikt tego problemu za was nie rozwiąże. Musicie wspólnie porozumieć i rozwiązać cokolwiek spowodowało ten konflikt. Czasami mistrz gry nie zauważy jakiegoś problemu, a nie zaadresowany może zaszkodzić całej waszej grupie. Piąty kontraktu to zaangażowanie. Różne grupy traktują gry roleplaying z różnym zaangażowaniem. Jak podejrzewacie, moje zaangażowanie jest, jakby to nazwać, ponadprzeciętne. Jednak wymagane będzie od każdego minimum zaangażowania. W stylu, jeśli mistrz gry pyta się między sesjami o jakiś szczegół dotyczący historii twojej postaci, to prawdopodobnie potrzebuje go do przygotowania scenariusza i nie chciałby czekać dwa dni na odpowiedź, bo może go to powstrzymywać w jego przygotowaniach. Działa to w obie strony. Jeśli gracz pyta się mistrza gry, czy dobrze rozumie, jak działa pewna zdolność, bo rozważa wzięcie jej przy rozwoju postaci, prawdopodobnie spodziewa się odpowiedzi przed sesją, żeby dokonać tego rozwoju postaci. Punkt dziesiąty kontrakt. Nie zabieraj kamery. Nie wiem jak wy, ale ja nazywam czas, kiedy ktoś ma główną rolę w scenie, kamerą.
aby wszyscy dobrze się bawili, musisz pozwolić innym na grę. Nie przygniataj innych swoją euforią z gry. Nie przerywaj im, kiedy mówią. Pozwól innym się wypowiedzieć, nie proponuj za nich rozwiązań. Idealnie, jeśli każdy z graczy ma mniej więcej tyle samo czasu na tak zwaną kamerę. Bardziej doświadczeni gracze zawsze jakoś znajdą swoje miejsce w scenie, ale zwłaszcza ci nowi i mniej doświadczeni potrzebują uwagi, czasami ustąpienia tego miejsca. Punkt 11 kontraktu to punktualność. Postaraj się zawsze być na czas. Jeśli spóźnisz się od czasu do czasu, nic się nie stanie, ale jeśli za każdym razem grupa czeka właśnie na ciebie, to musisz to zmienić, bo uwierz mi, wszyscy wiedzą, kto zawsze się spóźnia. Punkt 12 kontraktu. Daj się porwać przygodzie. Stwórz postać, która będzie chciała brać udział w prowadzonej kampanii, na którą się wszyscy zgodziliście. Jeśli stworzysz postać emeryta, który nie planuje żadnych przygód poza karmieniem kaczek nad jeziorem, to mistrz gry będzie miał problem wciągnąć się w tą przygodę. A wierz mi, to nie jest tylko problem mistrza gry, jeśli twoja postać nie chce brać udziału w przygodzie. To jest problem dla całej grupy. Z drugiej strony mistrz gry powinien w czasie przygotowywania przygody pomyśleć o zahaczkach, czy też haczykach fabularnych, żeby wciągnąć wasze postacie w przygodę. Najlepiej więcej niż jednym, bo czasami jedna nie wystarczy. Dajcie się natomiast wciągnąć w przygodę, a jeśli uważacie, że ten powód był zbyt słaby, powiedzcie o tym prowadzącemu po grze, żeby miał szansę się nauczyć na tym doświadczeniu i kolejnym razem przygotował lepszą motywację. W ostateczności możecie też zaproponować sami w czasie sesji rozwiązanie fabularne, które wciągnie waszą postać w grę. Nie zapominajmy, że przyszliśmy tu dobrze się bawić, a nie utrudniać sobie zabawy. Punkt 13 kontraktu. Unikaj rozproszenia. Staraj się koncentrować na przygodzie, nawet jeśli nie jesteś aktywnym graczem. Mówię nawet uciszonym tonem w czasie, kiedy inni mówią, przeszkadza w grze. Tak samo używanie telefonu w trakcie sesji do rzeczy niezwiązanych z grą. Punkt 14 kontraktu. Jedzenie i picie. Postępuj zgodnie z zasadami stołu odnośnie jedzenia i picia. Czy w czasie gry dopuszczone są posiłki, czy raczej przekąski? Jeśli przynosisz jedzenie czy picie, postaraj się przynieść dla wszystkich. 15 sprzątanie po grze. Gdziekolwiek nie gracie, zawsze będzie po tej grze trochę nieporządku. Nie zostawiaj nigdy tego nieporządku dla gospodarza. Sprzątanie po grze powinno być waszą wspólną czynnością. Jako minimum wynieście naczynia, zaproponujcie, że pomożecie te naczynia umyć lub że wyniesiecie śmieci wychodząc. Gospodarz gry na pewno poczuje się lepiej, niż gdybyście po prostu wyszli zostawiając go z całym bałaganem. Punkt 16 kontraktu. Podziękowania. Wiem, że to ostatni punkt, ale niezmiernie ważny. Umieszczony na końcu, bo ta czynność wypada naturalnie na końcu. Podziękuj po grze i daj znać wszystkim, że dobrze się bawiłeś. Utwierdzi to zarówno gracze, jak i mistrza gry w tym, że wasza grupa fajnie spędziła czas. Cokolwiek wydarzyło się przy stole. Napisz nawet, co szczególnie ci się podobało, co zrobili twoi współgracze czy mistrz gry. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obejrzenia następnego materiału.